Zaliczona matura na 5. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż cookies. Mniej niż cookies. I ziobro! O, o. Będę szczery. Strasznie wczoraj zachlałem. A to serio? Paliłem blanty do 5 nad ranem. Obudziłem się na szczęście w hotelu, więc mnie Krzyż nie napierdala. Co, przychodzisz spać o 5 nad ranem? Nie pozwoliłbym sobie na coś takiego, no bo, wiedząc, że dzień później jadę samochodem. No bo na tym polega odpowiedzialność. Na tym polega odpowiedzialność, że przez 3 wcześniejsze noce. Przychodzisz spać o 5 nad ranem? Chodzi na spać sobie później? No różnie. Późno. Ale jak późno? Bardzo późno. To jest trzecia? Druga? No tak, trzecia to easy. A co robiłeś między północą a trzecią? Byłem na różnych scenach festiwalu. A to jeszcze koncerty trwały od północy do trzeciej nad ranem? Sceny niektóre grały do czwartej, a być może nawet i później jakieś były sceny. Bo tam było strasznie dużo scen na tym festiwalu. Aha. Ale naprawdę tak strasznie dużo scen. Tak coś tu 10. Drodzy Państwo, ile macie pieniędzy? Powiedzcie mi. Dobrze. No napiszcie w komentarzu swój stan konta bankowego najlepiej. Ale tak szczerze. Szczerze, ile macie na koncie? 10 tysięcy, 20, 30, 50, 100, o, 5 rozumiecie. Albo 1000, albo 0, albo na minusie. Właśnie, czy twój stan konta, Karol, to jest ten stan, który masz na koncie, czy twój stan konta to jest to, co masz na koncie minus kredyt? O, to dobre pytanie w sumie. A ty? Ja jeszcze nie mam. No ale jak będziesz miał? Jak będziesz no myślę, że minus kredyt. No bo jestem dłużny komuś, nie? To nie, to... nie patrzę na to w ten sposób. Nie. Euro jackpot w województwie... Nie chcę na to tak patrzeć. W województwie śląskim, drodzy Państwo, pojawił się nowy milioner, no wygrał właśnie w loterii ponad 206 milionów złotych. Dobrze, żeby szybko je wydał, bo inflacja... Za rok już będzie miał co najwyżej 10 złotych w kieszeni. Kto to jest Olgierd Cieślik? A, okej, dobra. Jakbyśmy czytali dokładnie, to byśmy widzieli. Prezes Totalizatora Sportowego, właśnie ten Olgierd Cieślik, ogłosił, że podczas 204 losowania loterii Euro Jackpot, które odbyło się w piątek 13 sierpnia, padły dwie... Sorry, w piątek 13, czaisz? W piątek 13 koleś... W piątek 13. W piątek koleś puścił los. Coś ci się stało od niedobrego w piątek 13? Dwie najwyższe wygrane. Obudziłem się w róże. A, okej, czyli to jest jakieś faktycznie europejskie. Bo jedna z nich została zanotowana w Finlandii, druga zaś w Polsce. Czyli jakby była padła tylko jedna, to koleś by zgarnął całą pulę. Nie. No tak. No tak to podzielili po pół. Dlatego tylko 206 milionów. No to 206 milionów. Stary, wystarczyło skreślić liczby i podajemy liczby. 16. 19. 21. 29. 36. 1. I 7. Gratulacje zwycięzcom. A to jest głupie. No podatek od marzeń, znaczy, z jednej strony głupie, z drugiej strony życie i tak jest tak losowe, że też nie mogę się jakoś bardzo obrażać o coś takiego jak lotto. Ja nie mówię, żeby grać, broń Boże, nie, jak ktoś chce, to niech gra, jak ktoś nie chce, to niech nie gra, ale to też nie jest aż tak, też tak totalnie pojebane jak inne rzeczy, które są na świecie. No my kiedyś reklamowaliśmy lotto w Lekko Zrończym. Zdrapki, które w ogóle dostaliśmy i co było najlepsze, dostaliśmy te zdrapki i one nie były prawdziwymi zdrapkami, one były tylko po to, żeby je pokazać, bo jak je zdrapaliśmy, to, się, to chyba nie dało się tego zdrapać, to było nadrukowane, nie? A nie, dało się. Nie mogliśmy dostać, nie dostaliśmy prawdziwych losów w każdym razie. Okay. Myśmy się tak zastanawiali z Karolem. Myśmy się tak się zastanawialiśmy, co by było, jakby Karol wygrał właśnie 206 milionów złotych, czy po pierwsze ja się zastanawiam, czy Karol by się zmienił. Czy ty byś się zmienił? Nie miałbyś okazji tego doświadczyć, czy się zmieniłem, bo byśmy się spotkali. No to właśnie to był przejaw zmiany. Nie. Tak, nie widziałem, czy się zmieniłem. No, po prostu, żebyś mi sam fakt, że się nie odzywasz. Nasze drogi były coraz dalej i dalej i dalej i nigdy by się już nie przycięło. To znaczy, że się zmieniło. Nie, coś. Nie, po prostu nasze linie byłyby w zupełnie innych miejscach. I śmialiśmy się przed chwilą, że Włod pisałby do mnie. Karol, gdzie jesteś? Przecież umówiliśmy się na 11 na nagranie. Nie odczytano. Nie zobaczono. I nagle na Instagramie. Nie widziano. Dwa dni później Monika na Instagramie widzi mnie na jakimś jacie na Kanarach. Tak. Karol, skąd ty miałeś pieniądze na takie jachty? A przecież można tanio kupić bilet. Nie, właśnie o to chodzi, ja już bym ci nie odpisał. Już koniec. Co to mówi o tobie, że jeśli masz takie najskrytsze marzenia, żebyś uciekł tylko, to co to tobie mówi? Tak, a Włody jeszcze powiedział, no ale nie byłbyś wtedy szczęśliwym człowiekiem. A ja mówię, no dobrze, może byłbym smutny, nie powiedziałbym, że nie byłbyś szczęśliwym dlatego tylko, że wygrałeś, tylko że nie byłbyś szczęśliwy od tego, żebyś się wyprowadził, bo to nieszczęście, jeśli masz teraz, zabrałbyś ze sobą tam. Oczywiście, że tak, ale przynajmniej byłbym nieszczęśliwy pośród innych nieszczęśliwych bogaczy. Cyk. Nie płakalibyśmy pijąc harnasia czy karmi, tylko pijemy sobie Dom Perignon. Zupełnie inne łzy. To
jest jedna z tych, to jest jedna akurat z tych rzeczy, ja to mówię pół żartem, pół serio, ale to jest jedna z tych rzeczy, które trudno przeskoczyć, nie? Bo to jest tak, że... No wiesz, że pieniądze szczęścia nie dają, pieniądze szczęścia nie dają. Oczywiście, że pieniądze dają szczęście do pewnego momentu. Zobacz, oczywiście, że dają. W 2019 Polak wygrał 193 miliony złotych w kumulacji Eurojackpot. No, więc tak, no tak. Dobrze, ale to poczekaj, bo myśmy się tutaj pośmiali ze mnie. A co byś ty zrobił, jakbyś wygrał 203 miliony? Ile byś mi dał? O, 206. Nie, nie, nie. 206, nie 203. Widzieliście tą chwilę zawahania, tę chwilę takiego mindfucku? Dał? Tobie, Karol? Co? Mógłbyś zapracować. O, dokładnie. Mógłbym i teraz się właśnie, ja przynajmniej jestem szczery w swoich intencjach. Mówię, że z nikim bym się nie podzielił, nikomu bym nic nie dał i bym uciekł. A Włodek tutaj już... Dać komuś? Przecież kapitalizm. Przecież to ja wygrałem. Uczciwie. Ja uczciwie wygrałem. W życiu do wszystkiego doszedłem sam. Jak Dobromir Sośnierz sam doszedł na manifestację. Już nie wiem, co tam się stało, ale chyba jakaś agresja się tam... O, tam ktoś go szarpnął, no. No. Nie można szarpać posła. Sośnierza? Czy w twojej nomenklaturze niektórych można, niektórych nie można, tak? Posłów nie, nie koalicji nie można. Nie, nie można, zgadzam się. Jak jechałem sobie raz taksówką właśnie z festiwalu do hotelu, to rozmawiałem z taksówkarzem, on tak w pewnym momencie, jedziemy, on tak mnie pyta, a co pan sądzi o Kukizie? tak totalnie z dupy znikąd, nie? A co pan? Ja tak, a? On tak. No ja widziałem filmiki z Pawłem Kukizem, że on tam mówi, że się nigdy nie sprzeda i że... Co? Pierwszy cookie szmata? No cóż, taki algorytm, no. Bo on tam mówił, że nazwijcie mnie szmatą, jak kiedyś się, jak kiedy zostanę politykiem. No i tak, i właśnie widzisz, też, tego też ludzie chyba nie wyczaili w wypowiedzi pana Radosława Sikorskiego. Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą. Który, no, zachował się nie kulturalnie absolutnie w telewizji, ale wydaje mi się, że jako człowiek świadomy chyba użył tego określenia szmata właśnie dlatego, że sam Kukiz powiedział, żeby go nazywać szmatą, jeżeli się sprzeda kiedyś. O, to chyba to. Przysięgam, że nigdy was nie zdradzę. Oj, ojej. Nikt nigdy nie jest w stanie mnie kupić. Ojejku. Nie mam takiej opcji. Ja chcę żyć na Polski, ale jeśli trzeba będzie, oddam za nią życie. O! Paweł Kukiz tam mówił, Paweł, że go dziwi, że ludzie się tak rzucili na niego, bo on od początku w programie miał wpisaną repolonizację mediów i skąd ten taki hejt na niego. Natomiast to, co pani Elżbieta Witek zrobiła przy reasumpcji głosowania, to już jest inna historia. To jest już trochę inna historia. Bo ja to oglądałem w ogóle wszystko jak ten. Ja to oglądałem jak serial. Widziałeś normalnie, siedziałeś wtedy? No, bo byliśmy z Niną na wspinaczce. To była środa, tak, bo w środę Nina ma grupę wspinaczkową. Tak, to była środa, tak. No. I ja tam, wiesz, odpalona telewizja bez obrazu, w sensie miałem ten, i tylko słuchałem obrady Sejmu. I potem wróciliśmy do domu i też do 23 siedziałem i patrzyłem, co się dzieje jakby na żywo z obrad Sejmu. No i powiem ci, że jazzy. Reasumpcja była dlatego, że się tam on i paru niby pomyliło. Jak to wyglądało na żywo? Złożył wniosek formalny Kosiniak-Kamysz, że chciałby złożyć wniosek o odroczenie obrad Sejmu do 3 września. Tak. Marszałek Elżbieta Witek stwierdziła, że no to ja powiem, kiedy to będzie i poddam, w sensie nie 3 września, tylko ja powiem, kiedy będzie ta data odroczona. Okay. Do kiedy będzie to odroczone. I poddam ten wniosek pod głosowanie, poddała ten wniosek pod głosowanie i opozycja wygrała. 229 versus 227. Okej. Okay. Powiedziała, zarządzam 15 minut przerwy. Wszyscy się rozeszli, ona wyszła. Z tych 15 minut przerwy zrobiła się godzina. W trakcie tej godziny już prawie wszyscy posłowie opozycji zdążyli do telewizji różnych, czy do radiów powiedzieć, że PiS w tej chwili właśnie stracił mniejszość, że jesteśmy świadkami rządów mniejszościowych. Mhm. W tym samym czasie właśnie jeszcze TVN dorwał posła Sachajko, który razem z Kukizem wchodzi do swojej... A Sachajko to jest? To jest jeden z trzech. To Kukiz, Sachajko i Żuk. Żuk, okej, dobra. Żuk, bo oni zagłosowali właśnie razem z opozycją. Mhm. I tam pytali, jak to się stało, a oni mówią, no pomyliliśmy się w trakcie tej przerwy. Aha, My się pomyliliśmy. Naprawdę pomyliście się w tak ważnym głosowaniu? A co, nie można się pomylić? Nie no, można, ale w tak ważnym głosowaniu? No wie pani, tak jak moja żona mówi, a jest lekarką, nikt nie umarł, nic się nie stało. Po godzinie Sejm wraca, Witek wraca i mówi na samym początku już, że zarządza reasumpcję, bo to jest jej winy, ona to bierze na siebie, że w tym czasie skonsultowała to z 5 prawnikami, którzy potwierdzili, że można zrobić reasumpcję, podczas kiedy tak naprawdę okazuje się, że raczej jednak nie można, bo żeby można było zrobić reasumpcję głosowania, muszą być uzasadnione powody, żeby zakwestionować, czy że to głosowanie było okej. I te wątpliwości to mogą być na przykład, że ktoś kliknął, a mu nie zadziałało,
że na przykład łączył się zdalnie i też mu coś nie pykło. Okay. Że takie fakty, albo że ktoś majstrował przy systemie głosowania. Takie faktyczne powody, że okay. to głosowanie nie było. To jest realne powody. Tak, że to nie okay. było tak, jak miało być. A nie, że nie wyszło nam albo nie było naszych posłów, więc musimy powtórzyć. No tak, bo tak to by zawsze można było powtarzać. No a oni mniej więcej tak to zrobili. No to jest w ogóle, to był dla mnie tak, what, co się dzieje, No dobra, i po tym tak naprawdę tylko ci posłowie z Kukiz i oni zagłosowali inaczej. Ta trójka, tak, właśnie Kukiz, Sachajko i Żuk, po tym już po reasumpcji zagłosowali okay. inaczej. I tutaj w tej godzinie przerwy są to takie dopatrywania, że w tej godzinie oni im powiedzieli, dobra, to zagłosujcie inaczej, to my wam damy tam fotel wicemarszałka czy kogoś tam. To Kukiz mówi, że nic takiego nie miało miejsca, dlatego się dziwi, bo on od początku miał w programie wyborczym repolonizację mediów czy coś takiego. No dobrze, czyli w takim ale razie... oglądało się, powiem ci, jak dobrze? Dobry serial. Tak? No. Ale dobry czy raczej... Dobry. Dobry. Zawsze coś się dzieje. Some men just wanna watch the world burn. Tam Suski jeszcze zaraz przed głosowaniem już tym po zarządzaniu reasumpcji powiedział, że jeszcze dodamy taki zapis, żebyście nie mówili, że to jest ustawa przeciwko TVN-owi, że wyłączone z tego będą telewizje satelitarne, kablowe, jakieś tam jeszcze, że będzie dotyczyło tylko naziemnych i oznaczałoby to, że TVN24 będzie mógł istnieć, ale TVN nie mógłby istnieć, zwykły, ten duży, nie? A to nie jest przypadkiem poprawka w ogóle właśnie Kukiza? On powiedział, że wprowadzimy taką poprawkę. Nie, to Suski chce, powiedział, że my wprowadzimy. A jak była poprawka Kukiza? A to nie wiem. Nie, była poprawka Konfederacji. Konfederacji, sorry. No właśnie, ale w sumie nie wiem, czego poprawka Konfederacji dotyczyła. Aż zobaczę. Natomiast Konfederacja wiem, że się wstrzymywała od głosu. Według poprawek zgłoszonych przez Konfederację kompetencje wyboru prezesa TVP oraz publicznych rozgłośni radiowych miałyby ponownie należeć do kompetencji KRRiT. Obecnie szefów mediów publicznych powołuje Radę Mediów Narodowych, czyli ten twór taki wymyślony od czapy, która jest zdominowana przez nominatów Prawa i Sprawiedliwości. To ale KRRiT też nie jest jakieś chyba totalnie bezstronne, nie bo KRRiT właśnie nie do tej licencji TVN-owi. Nie jest tak, ale że to by był pierwszy krok do tego, żeby na przykład odwołać Jacka Kurskiego. No ja prezesa telewizji nie będę. Nie wiem, Karol, jak uważasz, jak myślisz, co dalej z koalicją, której już nie ma? Bo porozumienie wyszło, Karol, co? Ja powiem tak, jestem już realnie zmęczony tym całym rozpierdolem, który się tam dzieje. Martwi mnie bardzo to, że oczywiście Konfederacja zyskuje w tym całym bajzlu. A czemu cię to martwi? Bo to są naziści, ale nie to nie są naziści, to są naziści. Nie powiedziałeś, że uważasz, że powinny być różnorakie partie? Czy to też nie jest objaw pewnego takiego myślenia życzeniowego i tunelowego dla ciebie, że chciałbyś mieć tylko swoją partię? Czy nie powinno być tak, że właśnie powinny być partie, z którymi się nie zgadzasz? Czy ja nie powiedziałem czegoś wyraźnie? Martwi mnie wzrost ich popularności. Konfederacja według Ibris i to jest z lipca, ma 5%, no to... Ale mówię ci, że ona w wyborach może mieć lepszy wynik. Czuję to w kościach. Czuję to w kościach. Jesteś hipokrytą, Karol. Czemu? Jak ja bym powiedział, że ja coś czuję w kościach, albo że wydaje mi się, to ty od razu byś zrobił tak, a no to jak ci się wydaje, albo czujesz coś w kościach, no to przepraszam, ja nie mogę polemizować z taką argumentacją, że ale mogę się też mylić, ale Państwo, on czuje coś w kościach, a przepraszam, a jak pogoda się zmienia, to coś czujesz w kolanie, mógłbyś coś więcej o tym odpowiedzieć? On czuje w kościach. Martwi mnie trochę to, że lewica jeszcze bardziej traci na znaczeniu, ale lewica sama sobie na to zasłużyła. Dokładnie. No, ale jestem zmęczony już tym teatrem, jestem realnie zmęczony tym teatrem. Nie jest teatr, Karol. Jest. Prawda, to jest prawda. To są nasi reprezentanci. Wróci Tusk i znowu będzie Zielona Wyspa Polska. I matko, znowu będzie Tusku matko, wróć. Jak ja bym chciał, żeby Tusk. Jezus, jakby było dobrze, jakby Donald Tusk już wrócił. Jak było dobrze za Tuska. Mieliśmy takie. I Trzaskowski prezydentem, i Tusk premierem, i TVN by nauczano w telewizji jako Boże, media. Proszę Boże, proszę cię. I niech wrócą już najwspanialsi politycy światli nasi. A co z tymi, którzy są teraz? Oj, jak oni Polskę niszczą. Jaką oni wystawiają nam wizytówkę za granicą? A za granicą widzi. Tyle nakradli. Wszystko i Ziobro. No nie wiem, czy tak możesz mówić. A co sądzisz, że Ziobro nie uwzględnił kilku nieruchomości w swoim znajomym? Oj, tam kilku nieruchomości. Oj, tam detale. Za miskę ryżu, Karol, to są zawsze detale. Przepraszam, ja nie chciałem tutaj oczywiście pana... Co to jest kilka nieruchomości? No dokładnie. Na przykład ja nie mam żadnej. Ziobro. Czytanie maili od was. To jest sama przyjemność. Pytacie nas, dlaczego to jest sama przyjemność. Odpowiadamy wam. No, dokładnie. Bo.
Bo. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu w odcinku 1530. I Adam napisał komentarz do tego odcinka. Adam. O tym youtuberze, który został ukarany za symulowanie symulowanie choroby COVID-19. Witajcie. Spieszę się nie zgodzić z waszą opinią, bo ja rozmawiałem o tym też z Karoliną. I dość podobna jest wypowiedź Karoliny. Spieszę się nie zgodzić z waszą opinią co do wyroku dla youtubera. Myślę, że ważniejszy od udawania choroby był efekt samego pranka, czyli panika w metrze, która mogła spowodować, że pasażerowie tratowaliby się, co mogłoby doprowadzić do obrażeń i śmierci wielu ludzi. W polskim kodeksie karnym widnieje artykuł 173, paragraf 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ale za tą katastrofę w ruchu lądowym, czy zanim się odniosę, to można zostać nawet, wydaje mi się, oskarżonym, jak spowodujesz jakiś taki dość groźny wypadek tak, samochodowy. Na drodze, tak. Jedno, czy dwa, czy trzy auta, to mogą ci nawet coś takiego zasądzić. Tak. Poza twoją prywatną odpowiedzialnością. A odnośnie tego to też się zgadzam, bo jak już oglądałem sam odcinek, już w tym odcinku widziałem to nagranie. Że ludzie zaczęli uciekać, nie? To dopiero zauważyłem, że ludzie zaczęli panikować i uciekać, a tego jakoś nie zauważyłem na początku. Myślałem, że on tylko spadł i koniec filmiku. A oni faktycznie tak spanikowali i jeszcze to jest metro, nie? Uwaga, stacja końcowa. No jedyna partia, na którą bym tak z czystym sercem zagłosował... To oczywiście Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem. Ja boję, jakby tylko Donald. Jest, on jest taki przystojny. On jest ale taki elokwentny. Jaki jest przystojny, taki... I on językami włada. Für Deutschland. No dobrze, drodzy państwo, mamy nadzieję, że wasze ulubione potrawy nie są niemieckie, bo no wiecie jak to jest. Nie wiadomo, co może za parę lat zostać wyciągnięty wam. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich, których spotkałem na festiwalu. Było bardzo fajnie. Ale cieszę się, że wstałeś rano, Karol. Ale krzyż mnie dalej boli. No, ale na tym polega odpowiedzialność. Na tym polega odpowiedzialność. Teraz my się idziemy przekimać do jutra, tak żebyśmy nagrali jutro odcinek. A wy trzymajcie się ciepło i pozostańcie lekko... stronniczy. Jezus, jakby Donald Tusk tylko wrócił. Już wrócił. Na białym koniu najlepiej, jak Aragorn w Trójce Władcy Pierścieni.